Moje początki związane z biuletynem to są lata właśnie 90. Związane są właściwie z pierwszą realizacją, którą wykonywałam na terenie Białegostoku po przeprowadzce tutaj na ten teren. Konserwowałam wtedy nagrobki w starym kościele, nagrobki związane z Branickim. Mój pierwszy artykuł dotyczył właśnie tych nagrobków. Zadzwoniła do mnie pani Lucyna Stalończyk, która wtedy pracowała w Urzędzie Konserwatorskim, ale właśnie zajmowała się biuletynem i zapytała, czy zechciałabym coś napisać na ten temat. No to też napisałam.